kochani, nie narzekajmy na naszą ubojkę, czyli ustawę o broni i amunicji, bo ona jest bardzo fajną ustawą, która nam daje różne możliwości. Ale powiem wam, że Niemcy mają lepiej od nas w jednym względzie. W Niemczech, jeszcze niedawno, nie wiem jak teraz, ale jeszcze niedawno, jeżeli znalazłeś broń, amunicję, mogłeś ją sobie po prostu zalegalizować. Iść na posterunek, zgłosić i po krótkim postępowaniu administracyjnym ona była twoją własnością, jeżeli miałeś pozwolenie na broń. Amunicję, tak, z takim pięknym jugosłowiańskim Mauserem przywiozłem typowe strychowe wynalazki. Otóż Niemiec płakał, jak sprzedawał, znalazł gdzieś w chałupie. Co my tu mamy? A, popularesy, czyli taśma do MGT-y z amunicją z końca lat 30., dokładnie z roku 37. I mamy również ciekawostkę, a mianowicie, moi drodzy, amunicję z roku 1917. Ponad 100-letnia amunicja, dokładnie 106 lat. I zrobimy sobie taki mały test. Ja jestem święcie przekonany, że ta amunicja strzeli, w dodatku będzie celna. Więc za chwilę załadujemy do mojego pięknego, prywatnego, jugosłowiańskiego Mausera i zrobimy test strzelając 106-letnią amunicją, w której łódki po prostu już zmurszały i zgniły. Natomiast mosiężne naboje, mosiężne łuski i mosiężne pociski wydają się być jeszcze żywe. Sprawdźmy. To jest dokładnie to, co nas czeka. 5 naboi z roku 1917 i 5 naboi z roku 37. 5 jest z łódki, a 5, jak widzicie, roztaśmowanych. Okej, okay, najpierw coś, czego jestem pewien, czyli amunicja z 37 roku, pięknie, hermetycznie zachowana. Za młodu się nastrzelało z takiej, więc tutaj nie ma stresu. Tylko jestem ciekaw, jak z celnością. Zaraz podejdziemy do tarczy. Tak. Niemiecki wytwórca, amunicja generalnie do karabinu maszynowego MG34, bo w tych latach był tylko 34. Strzelamy na 100 metrów. Aha. No. O, a to jest ten niesforny. Może strzeli. Wybaczcie, jestem zaskoczony. Nie strzelił. To co? 4 do 1. Naprawdę jestem mocno zaskoczony tym niedobrym niewypałem. No, to zdeelaborujemy. No to co? Teraz przed nami chwila grozy. Amunicja z 1917 roku, która przeleżała gdzieś na strychu, na słoneczku, cała zakurzona te swoje 106 lat. Amunicja z pociskiem S, czyli Spitzgeschoss, coś jak nasz przedwojenny pocisk lekki. Moim zdaniem odpali. Chociaż jeden. Aha. Na razie to leśny krzywo załadował. Dobra. No, panie.
Powiem wam tak. Jakieś pół sekundy opóźnienia. Od naciśnięcia spustu do momentu, kiedy padnie strzał. Pierwszy za nami. Jedna czwarta sekundy opóźnienia. A tu niemal sekunda. Masa zapłonowa musi pomyśleć chwilę. Idealnie. No i ten był taki trochę porzywiały na pocisku. Zobaczymy. Idealnie. Moi drodzy, proszę bardzo. Pięć. Wszystkie pięć odpaliło. 107 lat w fatalnych warunkach. Dlaczego ten film nagrywam? Pamiętacie, sprzedawałem konserwę z amunicją do tetetki. Konserwową z 1946 roku. Bardzo często klienci się pytali: o Jezu, a to ma tyle lat, to ma 60, 70 lat, czy to w ogóle odpali? To była amunicja hermetyczna. A tutaj mamy coś, co leżało w deszczu, śniegu, błocie, ponad wiek. No, bez komentarza, ja jestem usatysfakcjonowany. A, jedna łuska pękła. Jedna łuska pękła, a cała reszta jest w miarę w całości. Także bardzo zabytkowe strzelanie. Dzięki. No i niestety brakło nam odcinka filmu, kiedy podeszliśmy do tarczy. Wybaczcie, to jest materiał, który znalazłem na dysku jeszcze z lata zeszłego roku. Stąd mowa o 106, a nie o 107-letniej amunicji. Musicie mi uwierzyć na słowo. Wszystkie 9 sztuk weszło w wojskową tarczę NT-23P i wszystkie 9 było w sylwetce. Jedna dyszka, parę siódemek, parę szóstek. Strzelając spod purki, to żaden wynik. Powiem wam najważniejsze. No, jeżeli patrzymy na tą amunicję pod kątem militarnego zużycia, czyli tak, jak była produkowana, no to wszystkie 9 pocisków w celu. Po 106 latach. Tyle ode mnie. Szykuję teraz bardzo ciekawy film o granatach, ale film o granatach wejdzie jako następny dopiero na Trzech Króli. Do zobaczenia za tydzień. Heja!